dobie komputerów trudno wyobrazić sobie życie bez cyfrowych obrazów i możliwości ich szybkiego przetwarzania. Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, jaką drogę musiała przejść technologia, by dać nam dzisiejsze możliwości. Przecież każdego dnia przeglądamy strony internetowe kipiące fotografiami i grafiką. Coraz większa popularność komputerów osobistych pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań artystycznych. Jednak grafika komputerowa musiała przejść długą drogę, zanim jej walory zostały wykorzystane w kreacji artystycznej. Właśnie grafiką komputerową zajmuje się Natalia Słukowska. Studiuje w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na Wydziale Sztuki Nowych Mediów na kierunku grafika, specjalizacja animacja. Artystka od lat szkoli się w zakresie sztuk plastycznych, w szczególności malarstwa akwarelowego. Jest uczestniczką licznych plenerów malarskich zwieńczonych wystawami zbiorowymi na terenie Polski i za granicą. W swoich pracach porusza tematykę relacji pomiędzy światłem i cieniem, człowiekiem a naturą. Zaprezentowane podczas piątkowego wernisażu prace będzie można oglądać do 22 marca.